Tylko człowiek czystego serca jest człowiekiem szczęśliwym, czyli błogosławionym. Błogosławionym, szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce. I może nie będziemy nigdy szczęśliwi, jeżeli czystego serca mieć nie będziemy. Moi kochani, Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II powiedział takie zdanie, napisał, że bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności nie można zrozumieć chrześcijaństwa. Chodźcie, to jest coś niesamowitego. Nie można zrozumieć chrześcijaństwa, jeżeli się nie przyjmie, nie zrozumie objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności. Jest to bardzo istotna, bardzo ważna dziedzina naszego życia. Bóg stworzył człowieka. Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Mężczyzną i kobietą. No? Moi kochani, i to Bóg jest stwórcą tej sfery związanej właśnie z seksualnością i płciowością. I tylko On jest jedynym ekspertem w tej dziedzinie. Jest twórcą tej dziedziny człowieka i On jest jedynym ekspertem. Prawda? A więc według Bożych planów współżycie małżonków, współżycie seksualne ma wyrażać miłość, jedność. No i jeżeli będzie tam, będzie znak sakramentu małżeństwa, prawda, wtedy będzie dokonywało się, będzie, jest możliwość dokonania właśnie zaistnienia cudu stworzenia nowego człowieka. Jednocześnie Pan Bóg poprzez przykazania dekalogu 6 i 9 mówi, kiedy współżycie seksualne będzie doświadczeniem miłości, a kiedy będzie ono jego zaprzeczenie, będzie miłość niszczyła. Moi kochani, Bóg mówi nam, że współżycie seksualne ma być znakiem sakramentu małżeństwa. Znakiem sakramentu. Prawda? A więc w momencie, kiedy młodzi, kobieta i mężczyzna przyjmują ten sakrament, dokonuje się specjalna Boża interwencja, Boże działanie. Bóg sprawia, że ten konkretny chłopak i ta dziewczyna, on się staje jej mężem, ona staje się jej żoną i Bóg ich jednoczy więzami, które są nierozerwalne. Dlatego Pan Jezus mówi, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Znaczy współżycie seksualne w Bożych planach ma być znakiem sakramentu małżeństwa. Więc pełne, całkowite oddanie siebie osobie współmałżonka w Jezusie Chrystusie na zawsze. Nie tylko oddanie ciała, ale przede wszystkim oddanie tych wartości, które są największe. Wartości duchowych człowieku, prawda? To jednoczenie dwóch osób w Jezusie Chrystusie. A więc to tylko Chrystus umożliwia i uzdalnia do tego, żeby tak małżonkowie się mogli zjednoczyć. Oczywiście warunkiem koniecznym, żeby tak się dokonało, jest stan łaski uświęcającej. Jeżeli mąż i żona są w stanie grzechu, to mogą się tak zjednoczyć? Nie mogą. No, wniosek jest oczywisty. Czy powinni wtedy, mogą wtedy, mogą współżyć, ale czy to współżycie wtedy seksualne będzie ich jednoczyło? No nie będzie. Dlatego współżycie seksualne, jeżeli ma być znakiem sakramentu, powinno być w stanie łaski uświęcającej. A więc to jest stan, w którym człowiek jest zjednoczony z Jezusem, prawda? Czyli ze jedynym źródłem miłości. I oni sobie wzajemnie przekazują tą miłość, która pochodzi od Chrystusa. Prawda? Czyli współżycie seksualne w Bożych planach staje się źródłem wzajemnego uświęcenia. Świętym znakiem sakramentu małżeństwa. Tak powinno być. No, tak być powinno, ale żeby tak było, to muszą być dojrzali. Muszą prowadzić głębokie życie modlitwy, życie sakramentalne. Muszą być rozwinięci duchowo, bo inaczej, jeżeli są na poziomie tylko doznań czysto zmysłowych i
uczuciowy, no to, moi Panie, kto wtedy jest, kto ten nie ma spełnionego tego warunku, o którym mówi Pan Jezus. Prawda? Zobaczcie, co więcej, małżeństwo jako sakrament ma być ikoną Trójcy Świętej, obrazem ikoną Trójcy Świętej. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, Bóg, żona, mąż i żona. Obraz i ikona Trójcy Świętej. A więc zobaczcie, to zjednoczenie cielesne męża i żony ma właśnie objawiać tą niewidzialną tajemnicę miłości Boga we wzajemnej miłości małżonków. Ma być dla nich uczestnictwem w życiu miłości Trójcy Świętej. Coś niesamowitego, prawda? Uczestnictwo w życiu miłości w Trójcy Świętej. Świętość tego aktu. Zobaczcie, dlatego jak straszna jest pornografia. Co pornografia pokazuje? Pokazuje tylko jeden wymiar tej rzeczywistości. Mianowicie czysto zmysłowy, czysto, prawda, taki materialny. Natomiast ta tajemnica właśnie to, co jest najważniejsze, doświadczenie duchowe, obecności, zjednoczenia w miłości Boga samego, męża i żony, kobiety i mężczyzny. Właśnie. Dlatego to jest jedno z największych kłamstw szatana. Pornografia jest jednym z największych kłamstw złego ducha. Dlatego, słuchajcie, w tym kontekście, jak wielkim złem, jak wielkim zniszczeniem w sferze duchowej człowieka są grzechy nieczyste. Jak one rujnują człowieka. Istotą grzechów nieczystych, moi kochani, właśnie jest to, że grzechy nieczyste pogłębiają egoizm, niszczą je. To jest morderstwo dokonane na miłość. Niszczy się miłość, morduje się miłość. Prawda? Więc i w tym kontekście, moi kochani, widzimy, dlaczego właśnie każde świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej dla niej samej jest niszczeniem miłości, jest pogłębianiem egoizmu. No? Bo miłość to jest bezinteresowny dar siebie, drugiej osoby. Całkowity dar, nie tylko ciała, ale przede wszystkim tych wartości duchowych, które charakteryzują osobę ludzką. Dwie ludzkie osoby i Chrystus jednoczy właśnie ze sobą. I pani w tym kontekście właśnie widzimy dlaczego no, współżycie przedmałżeńskie, jak wielkim jest zniszczeniem, wielkim grzechem jest. No. To jest niesamowite zniszczenie, jak ranią się on i ona. Mówią się, że są zakochani w sobie. No, dobrze, zakochani jesteście, ale nie macie prawa do ciała drugiego człowieka, do współżycia daje sakrament, daje Chrystus poprzez sakrament małżeństwa. Tak samo każde świadome właśnie dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej przez masturbację, że masturbacja jest świadoma i dobrowolna, prawda, no niszczy miłość. Trzeba wtedy od razu iść do spowiedzi. Także, słuchajcie, tak samo to bycie razem, jeżeli są zakochani, prawda, no, są pewne gesty, które są zarezerwowane tylko dla małżonków. Prawda? A więc petting, prawda? To jest wzajemna masturbacja. Prawda? Choć nie ma pełnego współżycia, ale to jest wzajemna masturbacja. Prawda? To są te gesty, które musi być jakaś dyscyplina właśnie w tych wzajemnych relacjach chłopaka i nie mogą się zachowywać tak, jak mąż i żona, prawda? Jeśli chodzi o gesty czułości i tak dalej. Musi być tutaj, no, trzeba się ograniczyć, prawda? Samo ograniczyć. No i wiadomo, i pornografia, jak straszna jest pornografia, dlatego szczególnie właśnie pornografia w internecie. Jak zniewala, uzależnia,
jest taki sam rodzaj uzależnienia, jak uzależnienie od narkotyków czy alkoholu. I trzeba leczyć. Jezus leczy. A trzeba z tym problemem przychodzić do Jezusa. I dlatego Jezus was wszystkich nas zaprasza do tego, że mamy problemy w tej dziedzinie, a te problemy są. Jesteśmy w okresie dojrzewania, to z tym problemem trzeba przychodzić do Jezusa. Jezus ten problem będzie rozwiązywał. Dlatego jest odpowiedź, zrób czysty serc. W następnym wykładzie będzie na ten temat mowa. Ale zobaczcie, tylko Pan Jezus w sakramencie małżeństwa daje prawo do wyrażenia wzajemnej miłości przez mowę ciała we współżyciu seksualnym. A więc współżycie przed małżeństwem, przed ślubem, no to jest śmierć, miłość. Śmierć, miłość. Jak się wzajemnie rany, moi kochani. Tacy młodzi, którzy uważają, no, że tak można. Nie można. Jest szóste, dziewiąte przykazanie. Jeżeli ktoś będzie praktykował seks w jakiejkolwiek formie, poza sakramentalnym związkiem małżeńskim, będzie ponosił tego tragiczne konsekwencje. Najpierw konsekwencje w sferze duchowej, nieczyste serca, a więc brak dość. Słuchajcie, tak się zaczynają kryzysy wiary. Prawda? Odchodzenie od Pana Boga. 13 lat, 3 lat, dziewczyny może trochę wcześniej. Prawda? Dlaczego? To jest przyjemne, bo wiadomo, to jest bardzo potężny ładunek doświadczenia zmysłowego. Bardzo przyjemnego, bardzo mocnego doświadczenia zmysłowego. Że to jest podporządkowane prawu miłości, to doświadczenie będzie zniewalało, uzależniało. Tak narkotyk czy alkohol, to trzeba leczyć. Ale to, co jest najistotniejsze, właśnie to zniszczenia w sferze duchowej, zerwanie kontaktu z Bogiem, jedynym źródłem miłości. Prawda? No właśnie, gdyby zachowane były przykazania, no to świat byłby, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wszyscy w Polsce zachowują przykazania dekalogu. Nikt nie jest okradziony, nie byłoby rozwodów, prawda, nie byłoby gwałtów. No, słuchajcie, nikt by nikogo nie okłamywał. Zobaczcie, Boże przykazanie, Bóg pokazuje, jaką drogą mamy iść, żebyśmy byli szczęśliwi, prawda? Jeżeli zachowujemy przykazania, to Królestwo Boże już się w nas zaczyna. No, tutaj, moi kochani, konsekwencje tylko w sferze duchowej, ale również w sferze fizycznej są niesamowite. Spóźniony przyślub jako nastolatki, wystawiacie się czterokrotnie bardziej na ryzyko zarażenia chorobą przenoszoną drogą płciową, AIDS, kiłą, rzeźstkowicą, rzeżączą i tak dalej, i tak dalej. I tak. 30 różnych chorób przenoszonych drogą płciową, czyli 30% choroby nieuleczalne. No, ale to są już konsekwencje w sferze, moi kochani, no, wyobraźcie sobie taką sytuację. Chłopak chce oświadczyć się dziewczynie, bo miał wielu partnerów, którym służył wcześniej i wtedy mówi do niej, co? Uklęka przed nią, wyciągnie do jej brankę z diametrowym pierścieniem i powie, wyjdź za mnie do nas, wiesz, mam kiłę, ty też się na mną zarazisz, bo potem będziemy na nią się leczyć do końca życia. Ta choroba może prowadzić do wielu powikłań, nawet śmierci, ale wyjdź za mnie, wyjdź za mnie. No właśnie, zobaczcie. Prawdziwa miłość to szacunek, troska o dobro drugiej osoby. 11 lat pyta, jak rozpoznać miłość? Jest jedna rada, postawić granice, jakimi są Boże przykazania. Tak daleko, ani kroku dalej. Jest to możliwe tylko w jedności z Chrystusem. Sam nie damy rady. Więc dlatego, słuchajcie, ruch czystych serc. W drugiej części planu będzie na ten temat mowa. A dziewczyny wymagają od chłopaków. Muszą wymagać, wychowywać. To jest na początku, jak w 2000 roku był pierwszy rekolekcji roku czystych, przyjechała taka dziewczyna, której chłopak chciał koniecznie z nią współżyć. Nie chciał przyjechać na rekolekcję. Ja mówię nie, ona mówi nie. I go, słuchajcie, doprowadził, że po 3 latach on przyjechał do rekolekcji. Ten chłopak się nawrócił. I po kilku latach pobrali się, tych mają już 4 dzieciaków.
Wspaniałe małżeństwo. Wychowała go. I takich przykładów tutaj w ruchu czy systems mamy bardzo dużo. Trzeba wychowywać chłopaka. Prawda? Jeżeli ktoś sięga po twoje ciało i proponuje współżyć, to znaczy, że cię nie kocha. On kocha siebie. Prawda? No właśnie, dlatego modlitwa jest tak bardzo ważna. Eucharystia, sakrament pokuty, prawda? A więc Bóg kocha nas, chce naszego szczęścia. I w przykazaniach dał nam nakazy i granice, gdyż nie chce, abyśmy cierpieli. Każda niewierność przykazania powoduje straszne cierpienia. Moi kochani, Jezus wziął na siebie wszystkie cierpienia. Wszystkie, również te cierpienia spowodowane grzechami nieczystymi. Straszne cierpienie. Właśnie mówiliśmy na ostatnim wykładzie. Właśnie Jezus biczowany, jego ciało umęczone, wziął na siebie wszystkie grzechy, wszystkie je przebaczył i przebaczył nieustannie. Dlatego z każdym cierpieniem, z każdym grzechem, również szczególnie w tej dziedzinie trzeba przychodzić do Jezusa. No właśnie. I sakrament, dlatego moi kochani, trzeba te grzechy wszystkie wyznać Jezusowi. Wyznać w sakramencie pokuty. Mówiliśmy o tym na ostatnim naszym wykładzie. Można Jezusowi powiedzieć tak, można Jezusowi powiedzieć nie i pójść drogą grzechu. To jest tragedia. To jest droga. Iść drogą grzechu to jest droga, która prowadzi do zguby wiecznej, do piekła. No właśnie. Nosimy w sobie coś specjalnego, drogocennego, co zaprowadzi nas do małżeństwa bez strachu i bólu. To jest właśnie czyste serce. To jest stan łaski uświęcający. Moi kochani, jeszcze dotkniemy jednego problemu, problemu zakochania się. Jeżeli w twoim sercu rodzi się miłość, to pamiętaj, że przez to doświadczenie Jezus wzywa cię, abyś w codziennej modlitwie całkowicie zawierzał siebie oraz tę osobę, którą kochasz. To Jezus jest źródłem miłości, prawda? Pamiętaj, że On jest jedynym źródłem miłości. Jezus, Bóg. A do jej zniszczenia w nas prowadzą grzechy nieczyste. Dlatego te grzechy trzeba znienawidzić, poczuć do nich od razu, aby nie dać się zniewolić przez zło. Dlatego trzeba powstawać, jeżeli jest uzależnienie w masturbacji, czyli przez pornografię, trzeba z każdego grzechu natychmiast powstawać. Jezus będzie leczył, uzdrawiał. Przyjdzie moment całkowitego uzdrowienia. Ale tak jak człowiek chory, trzeba sobie dać czas, cierpliwość, to uzdrowienie przyjdzie, prawda? Przez wytrwałą modlitwę, przez sakrament pokuty, przez Eucharystię. Moi kochani, pamiętajmy o tym, że ta fascynacja drugą osobą, pięknem drugiej osoby, to jest fascynacja, to jest można powiedzieć taki odblask Bożego obrazu i podobieństwa w tym człowieku. Trzeba zawsze odnosić to do źródła, a źródłem jest Jezus. Tego piękna, które, bo człowiek został stworzony na obraz Boże podobieństwo. A więc ta tajemnica tego piękna w człowieku wskazuje nam na niewyobrażalne piękno Boga samego. Wzywa do nawiązania z Nim osobistego kontaktu. Na modlitwie oraz sakramentach pokuty i Eucharystii. Miłość czysta. Na czym polega? To jest pragnienie dobra dla tej osoby, którą się kocha. A jakie jest największe dobro dla tej osoby, którą się kocha? No to jest, żeby ta osoba była zjednoczona w miłości z Bogiem. Żeby ona była dojrzała do miłości. Tego trzeba. Jak będzie ta osoba cała dla Boga, to tylko w Bogu będziemy mogli siebie naprawdę posiadać siebie na zawsze. Tylko w Nim. Prawda? Nie gdzie indziej. Moje kochanie, dlatego ten stan zakochania jest czasem, w którym trzeba zdobywać umiejętność podporządkowania rozumowi i woli rodzących się spontanicznie uczuć. W stanie zakochania nie najważniejsze są uczucia. One się zmieniają, tak się zmienia pogoda, bardzo szybko ulegają zmianie.
Dlatego trzeba je podporządkować rozumowi i woli. Jest to czasami trudne i bolesne, ale jest to nieodzowne w dojrzewaniu do miłości. Jeżeli podporządkujemy uczucia rozumowi i woli, skutecznie znamy śmierć egoizmowi, i który niszczy właśnie, i wtedy będziemy niszczyć wielorakową pożądliwość. Jeżeli tego się nie uczyni, to wtedy siła uczuć zniewoli i doprowadzi do postawy ubóstwiania osoby ukochanej. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Ubóstwiać osobę ukochaną. Drugi człowiek nie jest Bogiem. Prawda? Trzeba o tym pamiętać. Jest to szczególny rodzaj nieuświadomionego bałwochwalstwa. Jest to duże niebezpieczeństwo. Sprawia on, że człowiek koncentruje się na doznanych uczuciach. Prawda? A więc w ostateczności koncentruje się na sobie. Jest to zakamuflowana forma egoizmu. Gdyż kogo się kocha? Kocha się uczucie, jakie dana osoba w nas wyzwala, a nie tą osobę z tą samą i dla niej samą. To jest duże niebezpieczeństwo. Nie? Dlatego trzeba podporządkowywać uczucia rozumowi i woli. Zawierzać siebie tą osobę Jezusowi Chrystusowi. No. Nie każda osoba, w której się zakochałaś, zakochałeś, będzie twoją żoną lub mężem. Tak bywa, prawda? Bo mijam się. Z całą pewnością nie może nią być osoba zamężna, osoba poświęcona Bogu. Natomiast wtedy, gdy osoba, w której się zakochałeś, zakochałaś, może być w przyszłości twoim mężem, twoją żoną, to pamiętaj, że przed przyjęciem sakramentu małżeństwa wasza wzajemna miłość nie daje wam żadnego prawa do takiego wyrażania wzajemnych uczuć, jakie są zarezerwowane dla małżonka. Dyscyplina. Łapki przy sobie. Prawda? Bo jego jest tak, że chciałbym tak po prostu skonsumować od razu. No nie, dyscyplina. Ból, a z tego bólu szacunek dla godności. Dlatego chłopak ma się zachować jak? Jak rycerz, moi drodzy, który broni swoją ukochaną przed egoizmem, więc swoim egoizmem, egoizmem innych ludzi. Nie? W ten sposób trzeba się zachować, prawda? Natomiast dziewczyna ma wymagać od swojego chłopaka szacunku dla swojego ciała, aby miał on świadomość, że jej ciało jest święte, należy do Chrystusa, a prawo do współżycia seksualnego otrzymają dopiero w sakramencie małżeństwa. Właśnie w tym momencie, kiedy Jezus Chrystus mocą swojej boskiej miłości, wszechmocnej miłości konsekruje i sprawi, że ona staje się jego żoną, a on staje się jej mężem. Zjednoczy i staną się dwoje jednym ciałem. Coś niesamowitego. I wtedy, moi kochani, z czystym sercem i współżycie seksualne będzie czymś niesamowicie wspanialszym, większym, aniżeli samo doświadczenie zmysłowe i uczuciowe. To będzie doświadczenie obecności Boga samego we wzajemnej miłości. Chłopaka, kobiety i mężczyzny. Świętość, wielkość. Celowo skróciłem to bardzo mocno, dlatego że za chwilę właśnie Pan Ludzki będzie miał